Ja uwielbiam sztukę, ale to jest taki rodzaj takiego naiwnego uwielbienia, ponieważ ja nie jestem fachowcem od sztuki. Ja nabyłam zaczęłam mieć taki zwyczaj i nie mogę się z tego do dzisiaj wyzwolić, że lubię bardzo rozmawiać z ludźmi różnymi o sztuce, z panią w sklepie. Jak byłam w liceum, a nawet wcześniej, bo w podstawówce, tam z jakiegoś dziwnego powodu zainteresowała mnie kultura Szwecji. Jak wyjeżdżałam do Szwecji, to Szwecja nie była dla mnie już egzotycznym krajem i język, w którym się tam mówi, nie był dla mnie językiem egzotycznym, ponieważ już znałam ten język. Zaczęłam uczyć się fotografii. W szkole fotograficznej to rzeczywiście były 3-letnie studia fotograficzne. Dość porządne, uczące solidnego fachu. To nie były studia, gdzie uczono mnie sztuki. Jedną z moich nauczycielek była szwedzka artystka, która nazywa się Lena Jokela. I ona rzeczywiście jest artystką, dość rozpoznawalną, bardzo ciekawą. Więc ona nie tylko była nauczycielką, która podpowiadała mi, jakie wystawy obejrzeć, ale też rzeczywiście mnie sama zafascynowała tym, co robi. Moja pierwsza praca artystyczna to był cykl Niech nas zobaczą, który ja wtedy byłam dość nieświadoma i wydaje mi się, że zrobiłam ten cykl w efekcie po prostu no jakiegoś dostrzeżonego problemu. I chciałam na ten problem odpowiedzieć. Wydawało mi się, że trzeba pomóc, trzeba coś zrobić. Jedyne, co mogłam zrobić, to cykl fotografii, bo to było moje narzędzie, to jedyne, co byłam w stanie zrobić. No i ten cykl spowodował dość duże zamieszanie. Spowodował, jakoś tam dopomógł, może niewiele, ale spowodował jakiś mały krok. I rozpoczął no, prawdziwą debatę społeczną i miałam wrażenie, że no gdzieś odkryłam, że poprzez działanie artystyczne można rzeczywiście coś zmieniać, można mieć jakiś realny wpływ. I chciałam pracować tak dalej. Wydawało mi się, że po prostu być może ja moją sztuką będę w stanie rzeczywiście działać społecznie. Chciałam dotrzeć ze swoimi pracami nie do takiego odbiorcy, który raz w tygodniu chadza do galerii i interesuje się sztuką, ale do takiego z ulicy, który może nie wszystko jeszcze ma przemyślane i do takiego, którego być może właśnie trzeba zmieniać. Disse draktene, de kjøpte mannen min på av noen dyrselgere. Og de er veldig trygge og gode å sove i. Fire Followers jest filmem, który jest o zagubieniu i o poszukiwaniu jakiejś własnej drogi. Rzeczywiście jest też to film o interpretacji. Jest to opowieść, która pozornie jest o jakiejś rewolucji i paleniu sztuki, ale tak naprawdę jest czymś dokładnie odwrotnym. To znaczy jest wyłącznie opowieścią o postępie w sztuce, o tym, dokąd sztuka zmierza i o tym, że ona jednak cały czas będzie żyła i cały czas sama dla siebie znajduje powody dla istnienia. Hvis før dere tar utstillingen i nærmere øyesyn, så vil jeg gjerne få takke for at dere her til tross for de tunge skyene som henger over byen. Fire Followers jest jakąś sumą wszystkich moich dotychczasowych przemyśleń i sumą tego, że ja sama gdzieś poniekąd czuję się niekomfortowo w sztuce ze względu na to wszystko, co już wymieniłam, że nie jestem tutaj fachowcem i ciągle jestem zagubiona i ciągle gdzieś muszę po prostu poszukiwać i walczyć jako odbiorca. Jesteśmy w magazynie obiektów z kolekcji Zachęty Narodowej Galerii Sztuki. Nikt tutaj nie może wchodzić.